Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Agata Witkowska w Instytucie Verba Veritatis. A moim dzisiejszym gościem jest dobrze nam wszystkim już znany historyk, publicysta pan Tadeusz Płużański. Dzień dobry. Witam serdecznie Panią, witam Państwa. Dzisiaj mamy taki trochę nietypowy odcinek, takie trochę nietypowe spotkanie, dlatego że naszym rozmówcą jest Tadeusz Płużański, historyk i publicysta, i będziemy rozmawiać o Tadeuszu Płużańskim, pseudonim Tadeusz Radwan. Tak jest. Przed programem rozmawialiśmy chwilę na temat naszego dzisiejszego bohatera i powiedział pan, że no nie jest to najłatwiejsze opowiadać o kimś, o swoim ojcu. O kimś to, kto, z drugiej strony o postaci, którą zna pan bardzo dobrze. Dlaczego to nie jest łatwe? To prawda, na pewno chciałoby się oddać jak gdyby pełnię doświadczeń, prawda, nie tylko tych historycznych, prawda, pewien rys biograficzny, ale też jakieś swoje, prawda, relacje z tatą. No więc to mnóstwo wątków, mnóstwo różnych ważnych dla mnie, prawda, rzeczy. No ale postaramy się, prawda. Mhm. Zresztą no ja w ogóle tak mam, muszę się pani redaktor przyznać i państwu, że właśnie o rodzinie to zawsze tak może na końcu rozmawiam, tak, że, mhm. że to są sprawy, o których rzadko opowiadam, po prostu jak gdyby z zasady, z reguły, tak, no bo jakoś uważam, że może inni powinni to robić, tak? Może, mhm. może właśnie ja też jako syn, prawda, mam trochę inne spojrzenie, prawda? No ale czasem się otwieram, prawda, też na te kwestie, więc bardzo chętnie dzisiaj powiem parę słów. A ja się zastanawiałam właśnie, czy to nie jest tak, że albo może inaczej, jak duży wpływ na pańską karierę, na to, czym się pan dzisiaj zajmuje, właśnie miał fakt to, kim był pański ojciec. Czy to nie jest tak, że pan wyrósł z tego, kim był pański tata? Na pewno wpływ decydujący. Tutaj nie ma co, prawda, ukrywać, że jest inaczej, że jest odwrotnie. Kiedy już byłem człowiekiem no, wystarczająco świadomym, prawda, tego, co się dzieje naokoło, i kiedy też można było już mówić o tych sprawach, a to się właściwie pokrywało ze sobą, bo ja swojego tatę nie jako ojca, tylko jako bohatera historycznego, można tak powiedzieć, poznałem lepiej w wieku 18 lat, a wtedy Polska odzyskiwała wolność, tak? Mhm. Czyli to jest rok 1989. No i na mnie to spadło tak troszkę z zaskoczenia. Trochę jak grom z jasnego nieba, tak? No bo osobę, która była mi bardzo bliska, tak? Ale znana z innych troszeczkę rzeczy, z domowych, prawda? Czy też jeśli historycznie, no to znałem tatę, prawda? Bo opowiadał mi trochę o okupacji niemieckiej. No i widziałem też, czym zajmuje się zawodowo, że jest filozofem, prawda? Ale nie wiedziałem niemal nic o tym, że działalność taty nie skończyła się w roku 1945, mhm. tylko że jeszcze coś tutaj było. No i właśnie ten moment, prawda, 89 rok, ja mam 18 lat i poznaję to nie od ojca, prawda, nie dowiaduję się tego od taty, tylko ojciec mi mówi pewnego dnia, a jak chcesz, to pójdziemy, ja cię wezmę do sądu. Tak, jakiego sądu, co ty masz wspólnego z sądem, tak, dlaczego, co tu się dzieje, czegoś nie wiem. No i faktycznie, tak, poszliśmy do sądu w Warszawie, sądu wojskowego, a to była rewizja procesu rotmistrza Pileckiego i towarzyszy. No. No i to wszystko mnie mocno zaskoczyło, co tam się w ogóle dzieje. Co to jest rotmistrz Witold Pilecki, tak? Co ojciec ma z nim wspólnego, że była jakaś grupa rotmistrza Pileckiego, że jakaś działalność właśnie antysowiecka, antykomunistyczna, jakiś wywiad prowadzili, tak, że ojciec był jakimś oficerem wywiadu też, tak, w randze podporucznika, w ogóle nie miałem o tym pojęcia. I dziwni ludzie, prawda, jeszcze żyli też inni z tego procesu, Makary Sieracki, tak, jeszcze i jacyś sędziowie, prawda, wojskowi, jacyś obrońcy. A to wszystko było dla mnie zaskakujące bardzo mocno. Natomiast
przeszedłem taki przyspieszony kurs historii, również historii swojego taty, tak? I nie ukrywam, że miałem też pretensje, tak? Dlaczego ty mi nic o tym nie powiedziałeś, tak? No, więc... no właśnie chciałam o to zapytać, dlaczego tata tak długo zwlekał? No bo 18-letni młody człowiek, to już można było wcześniej powiedzieć o tym, co się wydarzyło. To prawda. Ja próbuję... Czy chronił pana? To pewnie tak, pewnie to są najprostsze odpowiedzi, tak? My czasami tam doszukujemy się, prawda, jakichś skomplikowanych historii. Natomiast chyba właśnie tak, że raz ojciec pewnie uznawał, że jestem za młody, tak? Na takie rzeczy, szczególnie, że to są często przeżycia bardzo drastyczne, prawda? Tam te z Rakowieckiej, prawda, jak wyglądało śledztwo, proces, tak, no oni skończyli karę śmierci, tak, straszono go w tym śledztwie, tak, bardzo mocno, że oni sadzą całą rodzinę, że tam wszystkich zabiją, prawda, po kolei. No więc to pewnie też tato miał kłopot z opowiedzeniem tego, bo jeżeli już mówić, to zakładał, że ja będę chciał więcej, prawda? Dwa, że jestem zbyt młody, żeby mi to opowiadać, bo jeszcze jest komuna, prawda? Właśnie to jeszcze nie był czas sprzyjający, no to właśnie. Trzeba było uważać, prawda? I pewnie ojciec zakładał, że temu młodemu, prawda, chłopakowi coś może strzelić do głowy, tak? Że ja tam, nie wiem, z jakimiś butelkami na czołgi pójdę, tak? W jaruzelskie czołgi. No więc to wszystko spowodowało, że właśnie odkładał ten moment, prawda? I odkładał na tyle, że na ten moment szczęśliwie nastał. No ale właśnie no, dowiedziałem się nie od taty, prawda, o tym wszystkim. Zresztą muszę powiedzieć, że potem też był niechętny, tak? I tutaj już ten, żeby o tym mówić. I tutaj już bez wątpienia ten jeden z elementów jest decydujący, czyli właśnie jednak dramatyzm tych przeżyć, tak? Że po prostu to było nie do wypowiedzenia. Ja tak się przyglądałem też innym, prawda, podobnym sytuacjom, historiom. Na ogół jest tak, że z tych, które poznałem, że ludzie, którzy przeszli przez piekło niemieckie i sowieckie, o tym niemieckim opowiadali, tak? A o tym sowieckim nie chcieli w ogóle, tak? To jest przykład wielu Polaków, wielu żołnierzy polskich, tak, byli więzieni, prawda, no, na przykład Pilecki, tak, no to jest taka klasyka, można powiedzieć, przecież nieprzypadkowo on wypowiada te słynne słowa o święcim, przy tym to była igraszka, prawda. Mój ojciec się zgadzał z tym i mówił mi bardziej może prywatnie, tak, że Stutthof przy tym to była igraszka, bo ojciec siedział w Stutthofie rzeczywiście. Najpierw był 39 rok, poszedł na ochotnika do bić się z Niemcami. Pod Janowem Lubelskim omal życia nie zostawił, tak, bo tam został ciężko ranny w ataku na zabudowania, w których Niemcy się bronili, a oni przez takie kartoflisko atakowali, tak, no i tam byli po prostu wystawiani na strzał, prawda. No i rzeczywiście mnóstwo tam osób zostało już na tym polu. Ojca uratowała tam siostra Czerwonego Krzyża, która lekarz już chciał spisać tatę na straty, no ale ta siostra Janina Gociewicz, pamiętam, prawda, to imię i nazwisko, powiedziała, że nie, trzeba go ratować, tak, on jeszcze może będzie żył. Ojciec miał przestrzelone płuca, no w ogóle była bardzo, bardzo trudna sytuacja, tak. No potem była konspiracja w Tajnej Armii Polskiej i w Planie, czyli Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej, dwie różne organizacje, bardzo różne. Ale TAP to jest organizacja Pileckiego, tak? Tata służy pod rozkazami Pileckiego. No potem jest Stutthof, tak? Bo jest wsypa organizacyjna, trafia właśnie do obozu. Później, jak wychodzi z tego obozu 9 maja 1945 roku, w trakcie tak zwanego wyzwolenia, jak na rowerkach trzech żołnierzy radzieckich przyjeżdża do obozu i mówią, że wy jesteście już wolni, możecie sobie iść do domu, tak? Mhm. No ale ojciec właśnie widzi, że ci Sowieci wolności nie przynieśli. W Elblągu widzi na murach, tak, hasła, plakaty AK za pluty każeł reakcji, śmierć bandytom z Armii Krajowej. Wiąże się z rotmistrzem Pileckim, bo to jest, prawda, właśnie dowódca, którego zna z Tajnej Armii Polskiej, ale też Pilecki, szukając współpracowników do tej działalności antysowieckiej, antykomunistycznej, szuka wedle
powiązań organizacyjnych, ale też rodzinnych, tak? No bo nasze rodziny się znały, tak po prostu, tak? Rodzina Pileckich, Sieradzkich i Płużańskich to była taka właśnie inteligencja przedwojenna, nauczycielska, prawda, w dużej mierze. No i w ten sposób ojciec zostaje żołnierzem Pileckiego w tym okresie, prawda, powojennym, jego wywiadowcą. Natomiast to, od czego zaczęliśmy, tak, no to właśnie ta refleksja, tak, że ojciec o Rakowiecki opowiadać nie chciał, to było tak straszne, no, że właśnie dużo straszniejsze niż te wszystkie poprzednie, prawda, etapy jego walki z Niemcami. Prawda? Ale ja tu muszę przerwać, dlatego że podszedł pan bardzo skromnie do tego tematu, a nie chciałabym, żebyśmy to zostawili bez komentarza, bo pański ojciec wykazał się w obozie niejednokrotnie niezwykle bohaterską postawą. Tata pracował najpierw w stolarni, prawda, tam w obozie, później pracował na kuchni. I niejednemu, i podkreślmy to, że niejednemu uratował życie, że wynosił jedzenie, rozdawał pokryjomu racje żywnościowe i wielu zawdzięcza, i nie przesadzam, jak to mówię, że wielu zawdzięcza pańskiemu ojcu życie. Prawda? Był później, miał jakieś konsekwencje za kradzież grochu. Niemalże to jest kolejny raz, kiedy uchodzi cudem z życiem, bo tam też miał dostać karę, miał być utopiony, ktoś go ratuje, więc to nie jest tylko tak, że tata był, przeżył, prawda? Tylko tam się działo bardzo dużo rzeczy też, które, no, które określają to, jaki był pański ojciec. No myślę, że tak, że to... Że był bohaterem, naprawdę. Ja unikam takich słów, szczególnie jeśli chodzi o ojca, prawda, i o sprawy bardziej rodzinne, prawda. Ale są tacy, którzy tak powiedzą, bez wątpienia. Na pewno w ten sposób ojca określali ci, którzy przeżyli Stutthof, tak. Ja poznałem nawet te osoby. I dzięki niemu przeżyli, dodajmy. Dla mnie to było niezwykle, prawda, ważne, miłe, prawda, sympatyczne, ale to było istotne doświadczenie, prawda, jeżeli na przykład pani, zresztą w tym budynku, prawda, w gmachu Pasty, Emilia Bugajska, żołnierz Armii Krajowej, któregoś dnia, ja jeszcze jestem młodym chłopakiem, to już jest po poznaniu przeze mnie tej historii, prawda, z rotmistrzem tej historii powojennej, taty, podchodzi do mnie, bo tu przyjeżdżaliśmy też do Pasty, do Światowego Związku Żołnierzy AK. No i podchodzi do mnie starsza pani i mówi, a czy pan wie, Tadeuszu juniorze, czyli do mnie właśnie, że pana tato uratował mi życie. Tak, ja mówię, że no nie wiem. No i ona wtedy zaczyna opowiadać, jak trafiła właśnie do Stutthofu po Powstaniu Warszawskim. Tak? Była łączniczką właśnie w powstaniu i niestety wielu Polaków, wielu żołnierzy po upadku powstania Niemcy przewieźli do różnych obozów, w tym właśnie do Stutthofu. Tak? To było jedno z takich głównych miejsc, gdzie właśnie przewożono po Powstaniu Warszawskim. No i ojciec pracował w tej kuchni rzeczywiście. No i tam tym zgłodniałym, wymęczonym, prawda, jeszcze po tych dniach powstańczych, prawda, ludziom po prostu wykradał dla nich jedzenie, prawda, i obdzielał. Za co groziła mu kara śmierci. Dokładnie tak, zresztą tu jest taka historia z księdzem Sylwestrem Niewiadomym, tak się nazywał, który właśnie uratował ojca, tak, gdzieś go tam odciągnął, prawda, no, po ojca tam wzięli na takie kozła, tak, można powiedzieć, tak jak były, chyba nie wiem, czy dzisiaj w szkołach są takie kozły, przez które dzieci muszą skakać, tak, no to był taki kozioł mniej więcej, no i bykowcem tam po prostu, tak, właśnie za wykradanie jedzenia, prawda, dostawał cięgi, kilka miał tego typu sytuacji, no ostatecznie właśnie, no, nie zaniechał tych praktyk, tak, no i rzeczywiście trochę ludzi udało mu się uratować zapewne przed śmiercią głodową, tak, no bo to były warunki obozowe bardzo trudne, Stutthof był jednym z cięższych obozów, nie tylko pracy, nie tylko obozów koncentracyjnych, ale to był też obóz zagłady, prawda? Tam ludzi po prostu ludobójczo
mordowano. Zresztą początki w tym obozie ojciec miał straszne i pewnie tylko temu, że był młodym chłopakiem, prawda, zdrowym i silnym, pewnie dlatego przeżył, bo takie pierwsze cugangi tak zwane, czyli tych, którzy przybyli, tak, po niemiecku cugang, czyli no, przyjechać, tak, do obozu, tych świeżych więźniów przymocowywano do jako prawda, konie pociągowe, można powiedzieć, w tej roli, do takich wielkich, prawda, wozów drabiniastych i oni po prostu musieli ciągnąć drewno z lasu, tak? I wielu tam po prostu padło, tak? Szczególnie tych starszych, tych o słabszym zdrowiu. No więc to przywitanie ze Stutthofem było dramatyczne, tak? Jakaś tam karna, to się nazywało karna kompania, prawda? No i zanim ojciec tam trafił do tych takich miejsc lepszych, gdzie mógł przeżyć, no to minęło sporo czasu, tak? To, że się udało, to w ogóle cud, prawda, że tam trafił ostatecznie. A z tą stolarnią to też była dosyć zabawna historia. No bo ojciec nie miał pojęcia o stolarce. Był młodym człowiekiem, który zdał maturę, tak, przed wojną. Dziadek był rzeczywiście pedagogiem, to byli humaniści, tak? Więc w życiu w ogóle żadnej stolarki nie uprawiał, no, ale przekonał tego Niemca, bo tam były rozdzielanie ludzi, prawda, gdzie trafisz, no on tam markował, że coś umie, dzięki temu też pewnie przeżył, tak? No bo gdyby w tym momencie był osłabiony mocno, prawda, już po tych doświadczeniach pierwszych strasznych z tego obozu, gdyby znowu trafił gdzieś, prawda, do takiego komanda, no to być może by nie przeżył. Tutaj się zatrudnił w tej stolarni, no i tam jakoś, prawda, jakoś przeżył, a w końcu ta kuchnia, no więc dzięki temu uratował życie, ale to będzie też istotne, bo potem też więźniowie Stutthofu będą pisali petycję do Bieruta, prawda, z prośbą o ułaskawienie taty, tak, że on właśnie był, że on nie jest żadnym bandytą, przestępcą, tak, żadnym szpiegiem, tylko on pomagał, tak, to jest dobry Polak, on pomagał nam w Stutthofie, w niemieckim obozie, uratował nam życie, tak. Tak samo było w kwestii Pileckiego, tylko w kwestii Pileckiego to nie pomogło, tak? Też więźniowie Auschwitz pisali takie petycje, żeby Bierut zmienił wyrok z kary śmierci na inną. No tutaj nie posłuchał, tak? Pilecki musiał zginąć, był dowódcą ich, tak? Ojciec widocznie mógł przeżyć, tak? Dlatego decyzja Bieruta była właśnie taka, żeby zmienić na dożywotnie więzienie. Tadeusz Radwan jest jednym z najdłużej więźniów, który najdłużej pozostaje w obozie, prawda? Wychodzi z tego obozu dopiero, kiedy kończy się wojna. I pomimo tej dobrej działalności, tego, że walczy tam na tyle, ile może, wspiera Polaków, jest sfrustrowany tym, że nie mógł czynnie walczyć przez te wszystkie lata. Czy to prawda, że chciał zrobić więcej? De facto tak. Myślę, że to jest jeden z takich elementów, tak? Tego, że ojciec jednak dalej będzie uczestniczył w tej walce przeciwko Sowietom i komunistom. No na pewno znowu wychowanie, tak? Coś klasyka tutaj nam się kłania, tak? Ojciec się wychował w bardzo katolickiej rodzinie. Babcia była szczególnie bardzo, bardzo religijna. Dziadek też legionista, prawda, potem członek PPS-u, tak, przedwojennego, nauczyciel właśnie, tak, kierownik wielu szkół, w tym warszawskiej szkoły. Niemcy dziadka wykańczają na Pawiaku, tak, w roku 40. Po tym, jak zdecydował się zorganizować razem z innymi nauczycielami, kierownikami warszawskich szkół 3 maja, tak, święto 3 maja, 1940 rok, czyli pierwsze obchody, prawda, pod okupacją niemiecką. Oni organizują pogadanki dla młodzieży, prawda, i dla starszej, i dla młodszej. Świętują polską konstytucję. Za to wszyscy trafiają do więzienia na Pawiak, śledztwo na Szucha, tak. No i dziadek tego nie wytrzymuje, tak. Zostaje tam już, prawda, udaje się właśnie jego zwłoki wyciągnąć, tak, i też przewieźć na Stare Powązki. W Warszawie jest pogrzeb, co też nie wszystkim się udawało. Babcia walczy w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka, tak. No więc to jest ten klimat rodzinny, który się
który się na pewno ojcu udzielał jeszcze przed wojną. Który narzuca to, że nie można postąpić inaczej, prawda? Dokładnie. Dla tych ludzi rozwiązania i droga, wybór jest jeden. Dokładnie, tak. I też ojciec tego wyboru nie miał w 1939 roku, tak? Teoretycznie możemy powiedzieć, że nie musiał iść się bić, tak? Na ochotnika, ale poszedł na ochotnika, bo to dla niego było coś naturalnego, prawda? No i tak samo jest właśnie w tym roku 1945. Próbuje pójść na studia, tak? I rzeczywiście jako młody chłopak studia w Poznaniu ekonomiczne podejmuje, ale szybko nic z tego nie wychodzi, bo robota u Pileckiego jest tak absorbująca, prawda? To jest przede wszystkim zbieranie informacji wywiadowczych, tak, z terenu szkolnictwa na przykład, tak, co się dzieje w polskiej szkole, czy Sowieci jeszcze pozwalają polskiej młodzieży uczyć się polskiej historii, czy w ogóle po polsku jeszcze pozwalają się uczyć, bo to nie było takie oczywiste, prawda? Ojciec na różnych wielu płaszczyznach działa, ale jest też kurierem, tak? Przewozi informacje z Warszawy do Ancony, gdzie stacjonuje ich dowódca, ten nadrzędny, czyli generał Władysław Anders, tak? To są też przeżycia niezwykłe. Z jednej takiej podróży, no, prawie że nie wrócił, tak, bo no właśnie, aresztowali. Niezwykle ryzykowne, prawda? No bo ten, kto przywoził informacje, to jakby tam, kiedy by został przyłapany, to tam nie ma sentymentów znowu. To jest droga w jedną stronę. Dokładnie i tak omal się nie skończyła właśnie jedna taka eskapada przez Czechosłowację. Tam został aresztowany, prawda? Już tam chcieli go pod ścianę brać, no ale jakoś się z tego wywinął. Dotarł ostatecznie do Andersa, tam ojca w tych Włoszech, prawda, mocno prześwietlali, kto to jest, tak, i tak dalej. Przeszedł tę weryfikację, tak. Wtedy został właśnie zweryfikowany do stopnia podporucznika Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. No ale też wybór, tak, co robić. Teraz był ten wybór właśnie, żeby jednak walczyć. No bo ojciec czuł właśnie taki niedosyt, tak, no bo w konspiracji za długo nie podziało, no bo była wsypa, tak. Kilka akcji, no i już, prawda, aresztowanie. Całą wojnę w tym Stutthofie, tak? No więc rzeczywiście chciał się wykazać bardzo, tak? A tak był właśnie wychowany, prawda, że tutaj trzeba się bić. No Pilecki jeszcze, prawda, jak go poznawał, no to coraz bardziej się tam w nim, prawda, poczytywał nadzieję, tak, że to jest ważna postać, że to jest wielki autorytet, w ogóle niezwykły człowiek, tak. No więc służba takiego dowódcy, no to było wyróżnienie, prawda, więc ojciec tutaj zdecydowanie, prawda, studia zostawiamy, może są kiedyś, ważniejsze teraz rzeczy. Są ważniejsze rzeczy, no ale jest też moment taki krytyczny, kiedy Pilecki mówi ojcu, no jak ty pojedziesz do tych Włoch, to już tam zostań, tak, bo no tutaj to nic dobrego nas nie czeka, że my tu wszyscy zginiemy, tak. No ale ojciec wraca, tak, z tej Ancony, z włoskiej, no wraca już de facto prawie na śmierć, tak, no bo są aresztowania, wielka agentura tam naokoło działa, wiele różnych tropów, wiele osób, tak, pracuje, żeby tę grupę rozbić, tę grupę wywiadowczą. To się niestety udaje w końcu, prawda? No i zresztą ciekawy jest taki jeden moment, bo w centrum Warszawy na ulicy Pańskiej ta kamienica do dzisiaj istnieje. To jest niedaleko, zaraz obok, z widokiem na fabrykę Norblina, prawda? To jest ta część ulicy Pańskiej. Tam mieszkali sieradcy właśnie. Makary Sieradzki, jeden z członków tej grupy. Helena Sieradzka też w tej grupie Pileckiego brała udział, zaangażowana. I tam się spotykali. To był taki punkt kontaktowy. I ojciec wyszedł któregoś dnia właśnie z Pańskiej. No i okazało się, że ma ogon, tak? Poszedł na pocztę główną, która się mieściła na Nowogrodzkiej w Warszawie, tak? Tam była poczta główna. Do dzisiaj ten budynek zresztą stoi, róg Poznańskiej. No i jak wyszedł nadać jakiś przekaz, tak, na polecenie Pileckiego, no to już czekali na niego przy wyjściu smutni panowie i do Citroena, takiego czarnego, go zapakowali, no i wzięli go na Koszykową, potem na Rakowiecką, tak?
Ale wtedy też Pilecki tam był, prawda, u Sierackich tego dnia. No i pytanie, dlaczego nie aresztowali Pileckiego, tak? Być może nie wiedzieli, jak on wygląda, tak? Wiadomo, że za ojcem chodzili bardzo długo. Zresztą ojciec miał w żargonie bezpieki pseudonim Cwany, tak? Bo był młody, sprytny i im uciekał ciągle. No ale w końcu tu go, ale wiedzieli, jak wygląda, tak? I to nas zastanawia od dłuższego czasu. Zresztą rozmawiam z Kubą Sierackim, wnukiem Makarego, tak? No dlaczego? Bo zrobili kocioł oczywiście w mieszkaniu. Wszystkich, którzy przyszli, aresztowali, tak? Ale po ojcu wyszedł Pilecki i jego wtedy nie zgarnęli, prawda? Dopiero kilka dni później. Być może właśnie nie wiedzieli, jak wygląda, czy miał jakiś, prawda, kamuflaż, coś. Może jeszcze został dłużej, może prawda? Się nie Poszli za tatą, spodziewali tak? tego, że tam ktoś jeszcze jest, wyszedł Płużański. Radwan, to trzeba było się na nim skoncentrować, tak? Być może tak, no tego już chyba nigdy nie rozpoznamy do końca, no ale jest to początek rzeczywiście tej bardzo takiej bolesnej drogi potem, prawda? Jest właśnie śledztwo, które trwa wiele miesięcy, jest bardzo ciężkie. Wypowiedź na przykład szefa Departamentu Śledczego Józefa Goldberga, znanego jako pod tym przybranym nazwiskiem Różański, prawda, że ty masz u mnie dwa wyroki śmierci, tak? Ciebie nic nie uratuje. Przyjdą, tu będzie niecenzuralne słowo, pieprzną ci w łeb, tak? I to będzie taka zwykła ludzka śmierć. Tak opisywał Różański, prawda, to, co czekało mojego ojca, tak? No bo właśnie nie chciał mówić, prawda, nie chciał współpracować, no to znaczy, że będzie, prawda, kara śmierci. I to jest ciekawe właśnie, że to mówi nie sędzia, prawda, nie prokurator. To się potem stało, prawda, ale wcześniej te słowa wypowiedział właśnie tenże szef bezpieki, prawda, na Rakowiecki, czyli świadczy to o tym, kto wydawał rozkazy, tak, kto właściwie tutaj był panem życia i śmierci, tak. No, bezpieka, bez wątpienia bezpieka na polecenie czynników wyższych, prawda, czyli szefostwa swojego, niejakiego Romana Romkowskiego, Bermana, Bieruta, oni wydawali wyroki, tak? I to się właśnie, i ojciec się przekonał o tym w słowach właśnie tego, prawda, swojego oprawcy największego na Rakowiecki. Czy można powiedzieć, że Radwan trochę się bawił z przesłuchującymi, bo coś mówił, ale mówił tyle, co oni wiedzieli, tyle, co nic, prawda? Tamte zeznania były nieprawdziwe, tak jakby próbował wprowadzić ich w błąd trochę. Czy jakby to nie była taka klasyka, że nie mówię nic, prawda? Jakby możecie mnie zabić, nic ze mnie nie wyciśniecie, albo przychodzę na złą stronę i zeznaję wszystko, tylko tutaj jakby Radwan próbował jeszcze coś ugrać, próbował wprowadzić w błąd. Bez wątpienia tak. Trzeba pamiętać, że oni byli jednak przeszkoleni bardzo mocno, tak? Żeby zostać oficerem wywiadu. Dlatego Cwany, tak? To jest jedno, prawda? Potrafił się urywać z prawda, tym właśnie ogoną. Ale też no, to byli oficerowie wywiadu, tak? Więc to nie jest taki żołnierz liniowy. Oni wiedzieli, jak się zachowywać w takiej sytuacji. Szczególnie, że przed aresztowaniem mieli świadomość tego, że są śledzeni, prawda, i że to się wkrótce może skończyć. Czyli musieli mieć wersję taką, prawda, na po, tak, co będzie potem, co mówić, tak, jak ich złapią. Więc to mieli wszystko mieli opanowane, przegadane, tak. I rzeczywiście, jak się czyta te materiały z przesłuchania, no to właściwie wszyscy jak jeden mąż zeznają, owszem, prawda, ale zeznają tyle, ile zakładają, że bezpieka o nich wie, prawda. Czyli ujawniają jakieś dane na przykład nieżyjących osób, prawda, albo jakieś punkty kontaktowe, które były oczywiste, czyli ta ulica Pańska na przykład, prawda. Właśnie, co dawało im czas, prawda, czas był niezwykle istotny, bo to każdy dzień dawał szansę na przeżycie kolejnego dnia. A tu można było też mylić tropy, prawda? No więc to rzeczywiście była taka gra, tak jak pani redaktor powiedziała, z bezpieką. Gra bardzo ryzykowna oczywiście, bo no, ta bezpieka też, prawda, tam głupcy nie pracowali, szczególnie kierownictwo, tak? No ci, którzy tam ich okładali, prawda, i tam ojcu akurat paznokci nie wyrywali, ale Pileckiemu tak, prawda? Więc to były bardzo, bardzo takie
bardzo wysublimowane metody śledcze barbarzyńskie, ale też tego nacisku psychicznego, więc ich oszukać nie było łatwo, tak? Tych, którzy zawiadywali śledztwem, czyli takiego Różańskiego, prawda? Ale grali na czas bez wątpienia, prawda? Pilecki też mnóstwo rzeczy poujawniał, prawda? Takich, które mógł ujawnić. Natomiast wiele też z tego, co mówili, zostało im przypisane. Skąd my to wiemy? Nie wiemy oczywiście z protokołów przesłuchań, ale wiemy z relacji z procesu, tak? Przynajmniej dwie osoby, te najbardziej tutaj, prawda, obciążone i zaangażowane w sprawę, w ten wywiad właśnie, prawda, dla Andersa, mówią bardzo podobne rzeczy. Na pytanie sędziego, tak? Dlaczego zeznają inaczej niż w śledztwie? Odpowiadają, to są dwa różne cytaty, można powiedzieć, tak? Jeden brzmi mniej więcej tak, że śledczy nie zapisał tego, co powiedziałem, tak? Że to nie są moje słowa. A drugie, i to mówi mój ojciec, tak? Czyli to jest sugestia niewypowiedziana wprost, tak? Że po prostu dostawali tam taki łomot, prawda? Że ten śledczy sobie pisał to, co chciał, prawda? Albo byli nawet nieświadomi tego, co mówią, prawda? No i śledczy to zapisywał, a jeszcze w sposób bardziej taki, jak gdyby czytelny, mówił o tym Pilecki, tak? Mówił, że te zeznania, które składałem w śledztwie, składałem, że rzeczywiście tak były takie, ale byłem wówczas bardzo zmęczony, prawda? Mhm. No więc to jest jasne, że po prostu on właściwie jest nieświadom tego, prawda? Ten śledczy zapisuje te zeznania, które są po prostu wymuszone, tak? Mhm. Panie Tadeuszu, muszę przerwać w tym momencie, dlatego że nasz czas dobiega końca, ale już dzisiaj mogę serdecznie Państwa zaprosić na kolejną część i kolejne spotkanie o bohaterze, nie chcę powiedzieć, że nieznanym, bo to nie jest tak, że my nie znamy Tadeusza Radwana, Tadeusza Płużańskiego, ale zdecydowanie postać za mało ujawniona. My za mało wiemy o tej postaci, a chcemy wiedzieć więcej. Więc pozwoli Pan, że już dzisiaj zaproszę Państwa na kolejne spotkanie, które będzie poświęcone temu bohaterowi, poświęcone Tadeuszowi Płużańskiemu. A dzisiaj pożegnamy się z Państwem i serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Agata Witkowska, dziękuję Panu. I moim dzisiejszym gościem był Tadeusz Płużański, historyk, publicysta. Bardzo dziękuję Pani, dziękuję Państwu też, zapraszając na kolejne odcinki. Dziękujemy, do zobaczenia.